Kielca, Antwerpii. W Belgii, podobnie jak i w Holandii, Luksemburgu i Danii, poruszanie się ciężarówką wymaga posiadania winietki, w którą lepiej zaopatrzyć się przed wjazdem do tego kraju, bo tutaj w bardzo niewielu miejscach można kupić winietę. Jest z tym problem. To tunel Kennedy'ego. Sąsiadujących z Belgią, na przykład Niemcami czy Francją, przed granicą, już tak 50-70 km przed granicą, można już na stacjach kupić winietkę i pozbyć się problemu. Wyjeżdżamy. Za moce nic nie masz. Jeśli chodzi poruszanie się po krajach Beneluxu, to jest jeden wspólny mianownik. W godzinach szczytu, czyli tak od 7 do 9 rano i od 16 do 18 po południu, to lepiej przygotować się i uzbroić się w cierpliwość. Bo na drogach jest bardzo, bardzo ciasno. Korki to jest standard.